wracałam wspomnieniami do właśnie do Berlina i chyba tam w sumie się zapoczątkowała nazwa Aniołki, więc pamiętamy bardzo dobrze, pozytywnie Berlin, co prawda troszeczkę nam pokrzyżowali plany, jeśli chodzi tam o układ tego planu startowego, że był finał 400 i potem za chwilę musiałyśmy biegać 4400, ale poradziłyśmy sobie śpiewająco i wierzymy, że te dobre emocje, które wtedy były z nami, teraz też będą i te wszystkie fluidy zabrałyśmy stamtąd i tutaj w Monachium też będziemy się cieszyć. Ostatnio chciałam jakieś fotki wrzucić z Berlina i przeglądałam właśnie konwersację z Tobą, żeby ściągnąć jakieś fajne zdjęcia i faktycznie jak oglądałam zdjęcia, to były piękne chwile i mam nadzieję, że, no, że to wziąłam do serca, do moich nóg, do mojego ciała, że te emocje wszystkie i ta dyspozycja, która tam była, będzie też tutaj. Ja kompletnie w ogóle USA już nie myślę, nie chcę, nie ma co wracać do tych właśnie gorszych chwil, tylko przyjechałam tutaj naprawdę pozytywnie nastawiona i wierzę w nas, wierzę w siebie. Mam nadzieję, że to też będziemy mogli oczywiście pokazać na bieżni, no bo to że mam wiarę w sobie i dyspozycje jakby startowe, te treningowe są, no to nigdy nie wiadomo, co będzie na bieżni, ale liczę, że dam radę i że ze sztafetą damy radę. Jest kilka takich rytuałów, które faktycznie zawsze mam. W dzień startowy są zupełnie inna niż na co dzień. Się dziewczyny śmieją, że ja jak na co dzień jestem szalona i cały czas gadam, to w trakcie startu jest milczek, że introwertyk się robię i do mnie nie wolno podchodzić, więc tak faktycznie jest. Czasami oczywiście rozładowuję jakiś tam stres, żeby sobie pogadać, ale generalnie się wyciszam. No i to zależy też, czy jest start rano, czy po południu, to wtedy troszeczkę się zmienia, ale no, to są takie standardowe rzeczy faktycznie, że o którejś godzinie muszę się położyć spać, jakąś drzemkę w ciągu dnia, jeżeli jest na to czas, obiad o konkretnej godzinie, to nie są jakieś dziwne rzeczy, nic specjalnego.